what? Math, huh? P, get 'em. Mr. F, huh? Math, what? P, get 'em. Mr. F, what? Math, huh? P, get 'em. Witajcie, moi drodzy, z tej strony Ayn, a to jest taki tutaj przedstęp, nie wiem jak jeszcze nazwę ten film, słuchajcie, będzie na pewno coś z Minecraftem. Oczywiście, dlaczego w ogóle przestałem nagrywać, dlaczego znikł ten Minecraft, bo tam widziałem, że były osoby, które to oglądały i mam tutaj dobrą wiadomość, bo ta seria nie znikła, tylko że po prostu chciałem odpocząć na chwilę od tego Minecrafta, nie mogłem po prostu już tak grać ciągle, bo tak brakowało mi pomysłów i chciałem zrobić coś innego, tym bardziej, że było mniej czasu, tym bardziej, że jeżeli oglądaliście ostatni odcinek z Minecrafta, widzieliście po prostu, jak Java odmówiła mi posłuszeństwa i się jąkam jak debil, kurde, masakra. No i tutaj mamy dwa światy, słuchajcie, dwa światy mamy tutaj. Oczywiście jeszcze nie włączyłem nagrywania gry, ale o, właśnie tutaj mamy dwa piękne światy i nie wiem, który to był. To był chyba Pentagon, słuchajcie, więc wejdziemy na Pentagon, bo Hexagon to w ogóle co innego. Tak, takie śmieszne rzeczy. I udało mi się, bo tak, po wejściu do gry... Halo, czemu nie ma dźwięków? Dobra. O Jezus. O Jezu, za głośno. Jezu, teraz te ustawienia, nie? Minecraftowskie. Po wejściu do gry zaczęły mi bić te wszystkie potwory, bo oczywiście gra się... świat się nie zepsuł, tylko ja się zrespiłem tam, gdzie po prostu umarłem. Czyli jest po prostu wielka szansa na to, że po prostu się stąd wydostaniemy. Tylko będzie trzeba się stąd wykopać, więc to trochę mi może zająć jakąś chwileczkę, nie? Bo ja tutaj nie chcę tego miejsca, bo to jest bardzo zbugowany... Zbugowana kopalnia, kurde, jeszcze słuchajcie, nigdy nie widziałem takiego zbugowanego miejsca, które wyrzuca mnie do pulpitu wręcz i wkurwia tak bardzo. Już myślałem, że się tyle nagrałem tutaj na tym świecie, tak kompletnie bez potrzeby. Tak, ja z wrażenia założyłem okulary na odcinek, żeby dawać wrażenie mądrzejszego. A tak naprawdę po prostu chcę tutaj lepiej widzieć, bo moja wada wzroku za chwilę mnie po prostu rozpierdzieli i będzie źle. No to jakieś redstone'y. Nie no, mam minus pół, to nie jest źle, słuchajcie. Możecie się pochwalić, jakie wy macie okulary, kurde. Przy komputerach siedzą i tak potem jest, no tak... Tak serio, to nie wszyscy mają takie problemy. Tylko ja. Na pewno. Tylko ja jestem ślepy. Nie widzę. Jak mi gra crashuje. Kurde, ja nie mam łopaty. Mam łopatę, musi być łopata. Halo, weź mi to wykop. Nie będę się tutaj dłońmi męczył jak jakiś, nie wiem. Chciałem powiedzieć murzyn, ale... ale nie. Też mam ciemną karnację. I dobrze mi z tym. Kurwa, co się dzieje z tą mapą? Halo. What the fuck? Ej, what the hell? What the hell? Ej, Sinek, przecież ja byłem, przecież ja u góry byłem. What? Dobra, nieważne. O, mapa się nagle naprawiła i oczywiście nasz teleport jest, o ja pierdzielę, tutaj, tak naprzeciwko, tak chyba. Bo ogólnie ta mapka mi znikła z tego rogu, bo ja tutaj ten... Nie chcę markera. Aha, okej. Mapka mi znikła, widzicie? Nie mamy tej kuleczkowej takiej. Ale dobra, poradzimy sobie z tym. Trzeba jakoś przejść przez to. I słuchajcie, pomyślałem jeszcze, żeby nagrać jakieś serię z czego innego, w ogóle z jakiejś innej gry. Tylko właśnie nie potrafię wybrać tej gry. Może Counter-Strike'a, ale nie wiem, czy nagrywać Counter-Strike'a. Może coś fajnego oczywiście można zmontować, można coś fajnego zrobić w takiej formie, żeby sobie pograć z kimś tam jakieś rankedy. Spaść oczywiście do Silvera 1, żeby było fajnie, żeby było śmiesznie. Z jakimiś ruskimi się trochę tam powyzywać, albo po prostu zrobić jakąś grę. Po prostu, żeby nagrywać, tylko że...
wiem, że jestem osobą, która nie przepada za takimi pełnymi seriami, że wiecie, zaczynamy, nagrywamy tam 100 odcinków z jakiejś gry i cały czas z nią gramy, bo ja, jeśli chodzi o takie długie, dłuższe gry, wolę to chyba przejść sam i nie nagrywać przez cały czas, bo ja się do tego aż tak nie nadaję, tak myślę. I wolę takie luźniejsze właśnie nagrania, gdzie mogę sobie tutaj robić co chcę, mogę zrobić jakieś śmieszne rzeczy. Tak, śmieszna gra Minecraft. Oczywiście na tyle tu jest fajnie, że tu mnie nic nie trzyma, mogę tu robić co chcę i mam wolną rękę. I nie muszę się męczyć, chociaż że ostatnio na Minecrafta to tyle ludzi jedzie, że ja pierdzielę. Tutaj pewnie też będzie jechało. To nawet jeżeli oglądacie w tym momencie, tutaj już mam prawie 6 minutę na kamerze, to w tym momencie na pewno taka osoba już nie będzie, bo nie będzie oglądała po prostu w środku materiału czegoś, tylko wejdzie i zostawi łapkę w dół i wypierdala. Ale oczywiście będę to robił, póki mam ochotę, tak, i póki jeszcze ktoś w ogóle tutaj będzie do mnie wpadać. A to jak najbardziej spoko, bo mi to nie robi. Ja tą grę ogarniam, bo to jest jedna gra, taka jedna z pierwszych w sumie. Jedna z pierwszych gier, w które zagrałem, tego typu oczywiście. Co tu mamy? Jakieś nasiona, kwiatki, ryba. Gubię się. Tutaj nasza mordka piękna, którą ubiliśmy kiedyś tam. Już dawno było, kurde, tutaj miałem nagrywać pełno tego, pełno miało być. No i co? No i gówno. Tutaj to, Jezu, już się gubię, gdzie ja mam co odkładać, tutaj diamentów trochę przynieść. Jezu, staka 12, pierdziele, bogactwo. Gdzie by to wszystko odkładać? Taki ty. Co? Torberries. Ale to są... Wow. Widzieliście? Ale tu mamy kill-off, taki zapasowy. Skrzyneczkę może wsadzę gdzie? Tutaj. Craftingi są tu, skrzyneczka też. Boże święty. Czekajcie, o co chodzi? Hydra chop. O Boże. O kurwa, umrę. To jest tego Minecrafta. Normalnie się czuję jak w kościele. Będziemy nosić może to mięso w takim razie. I słuchajcie, jeżeli chcecie tutaj, żebym dalej nagrywał te Minecrafty, zostawcie łapkę w dół. Łapkę w górę pod tym filmem, bo oczywiście tak tylko mówię, żebyście pamiętali, bo zazwyczaj osoby zapominają zostawiać łapki. I po prostu, wiecie, obejrzycie na przykład odcinek, ale nie dacie o sobie znać, a to jest dla mnie bardzo ważne jednak, bo nie jest nas aż tak dużo i każda osoba naprawdę tutaj dla mnie jest, znaczy bardzo dużo. No i co my chcemy zrobić tutaj wtedy na przyszłość, to może tak tutaj się określę planowo, co ja tutaj planuję zrobić. Bo ogólnie mamy tutaj taki fajny kanion, no może to bym nie nazwał kanionem, ale tu jest taka... Tak w dół, tak głębia, taka dziurga i bym sobie ten zrobił tutaj takie schody od dołu, może jakieś przejście i zrobił jakieś tarasy na dole czy coś. I jeszcze mamy tą wieżę do skończenia. Oczywiście, tylko jakoś się nie mogę zabrać, bo tam jest dużo roboty, musimy te stone bricki poprzetapiać i robić w górę. To tutaj by była taka wielka wieża, to możecie sobie wyobrazić. Tutaj w dół będą takie tarasy jakieś tam, może z tej wieży kiedyś coś zrobię, ale to jeszcze nie planuję, bo to jest trochę dalej od domu. Może tutaj wyciąć kilka drzew i tu zrobić jakąś ścieżkę też przez las, może jakieś pola zrobić, wiecie, takie normalnie, takie prawdziwe rolnicze, takie rolnicze pola, takie prawdziwe, no, takie duże. My będziemy tam siać, kurde, marihuanę i robić z tego planty i palić. I tak to zrobimy, potem tutaj jakieś zielone gówno, jakiś ptaszek pewnie, co to jest za kakadu, kurwa. Green Finch. Finch, dobra. Finchy. No to w sumie tyle z tych planów. Tam jakiś domek, ale Jezu, to jest daleko, ja tam nie będę szedł w ogóle. Nie będę się w ogóle wychylał, żeby tam pójść i tam coś zrobić. No bo kurde, no nie będę tam biegł. No chyba, że kiedyś zrobimy sobie jakieś tory, kolejki. I w sumie
tyle chciałem tutaj pogadać. Wiecie już, Minecraft żyje, Minecraft będzie. Jeżeli chcesz Minecrafta, zostaw łapkę w górę. Łapka w górę musi być. I napiszcie na przykład jakiś komentarz, albo po prostu dajcie znać mi w jakiś, nie wiem, kaszlnicie czy coś. I dajcie znać, czy tam żyjecie, czy chcecie tego Minecrafta. Jak widzicie, świat żyje, świat nie umarł. Java jednak jest słabsza od nas. Nie dała sobie rady, żeby nam zniszczyć świat, dalej jesteśmy w naszym domu, żyjemy. Mamy na sobie jakieś kurna ubrankę, dlaczego nie mam hełmu, dobra, nieważne, potem to się ogarnie. Jak nie oddychać przez całe mówienie, dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć. Everybody in the mosh pit. If there's something wrong with me, if there's something wrong with you.